Medycyna ludowa, naturalna, zwana także niekonwencjonalną, przeżywa swój prawdziwy renesans. Coraz częściej sięgamy po naturalne, babcine metody leczenia i są one skuteczne. Więcej jest zwolenników, którzy zdają sobie sprawę z tego, że powszechna dostępność do leków i nadmierne ich zażywanie bardziej szkodzi niż pomaga naszemu organizmowi. W Europejskiej Akademii Medycyny Ludowej w Świebodzicach wszystko zaczyna się od oczyszczenia organizmu. To wzmacnia jego mechanizmy odpornościowe. Taki organizm lepiej zwalcza choroby. Jest bardziej nastawiony na to, żeby samemu poradzić sobie ze schorzeniem. Tu organizm traktowany jest całościowo. Europejska Akademia Medycyny Ludowej w Świebodzicach powstała w 2010 roku. Personel pracuje pod czujnym okiem Aleksandra Hareckiego, twórcy unikatowego programu, który proponuje 50 różnych naturalnych metod leczniczych. Wszystkie mają zregenerować narządy wewnętrzne, odmłodzić cały organizm, pobudzić do walki z chorobą, spowolnić procesy starzenia się. Można to osiągnąć tylko poprzez całościowe spojrzenie na cały organizm. Tak zapewnia twórca Akademii. Dla wszystkich pacjentów rozpracowana jedna metoda, która umożliwia uruchomić organizm, by on sam siebie naprawił. I to nie ważne, z jakiej choroby, jak wy widzieli, i nie ważne, skąd przyjechali. Ważne, że ona działa. Pierwsze, co my robimy, to oczyszczamy organizm. Faktycznie taki cykl, który my używamy, to około 50 metod na raz, ale w ciągu tygodnia. Faktycznie taki cykl powtarzalny. Po pomoc, leczenie metodami naturalnymi, oczyszczanie, pacjenci przyjeżdżają z całego świata. Wszystkich łączą dwie rzeczy: nieufność wobec tradycyjnych metod leczenia oraz nadzieja i wiara w niekonwencjonalne sposoby uzdrawiania. Ja wolę naturalną medycynę, jak najbardziej. Zioła i masaże, ja jestem za tym bardzo, tak. No ja nie wierzę za bardzo w medycynę taką akademicką, bo wielu ludzi w mojej rodzinie już się leczyło przy pomocy medycyny akademickiej i te efekty są raczej kiepskie, raczej nie wyszło to na zdrowie i chciałem skorzystać z tego typu leczenia. Nie, absolutnie nie. Dawała żadnych efektów i trzeba było coś znaleźć. No i tutaj ta klinika oferuje to, co powinno się zrobić. Pan Czarek Suchocki od 30 lat mieszka w Australii. Rok temu lekarze postawili dramatyczną diagnozę. Mam raka cztki z przerzutami na wątrobę. Ja próbowałem różne metody, próbowałem medycynę tą konwencjonalną, także od razu było powiedziane, że moja choroba jest nieuleczalna i także nie poddaję się. Wiem, że dzięki takim ośrodkom czy innym można jednak się wyleczyć. Także jestem dobrej myśli. W Australii pan Czarek miał operację i chemioterapię. Potem lekarze rozłożyli ręce. Pacjent był wycieńczony. Znajomi znaleźli dla niego pomoc w Świebodzicach. Jadąc tutaj, nawet zabrałem ze sobą swojego syna, bym ja se kurował, bo nie wiedziałem, czy dotrę sam, ale już w tej chwili jestem dosyć pełen sił. Po kilkunastu dniach terapii pacjent czuje się znacznie lepiej. Najważniejsze, rzadko odczuwa ból. Sporadycznie zażywa leki, zaczął ćwiczyć. Pani Anna do Akademii przyleciała z Londynu. Tu szuka pomocy dla syna Kacpra. 3 miesiące temu u Kacpra zdiagnozowano cukrzycę typu 1. No i staraliśmy się, w tej chwili jest taki fajny okres, bo cukier jest w miarę normie, ale po prostu nie chciałam, żeby, wie pani, chciałam po prostu, żeby mu pomóc. Razem z synem i młodszą córeczką Julią pani Anna codziennie od rana korzysta z wielu metod terapeutycznych. Leczy infekcje. Wierzy, że wszyscy wyjadą stąd zdrowi. Szczególnie u syna widzę poprawę z cukrem. Świebodzice od Los Angeles oddalone są tysiącami kilometrów, ale dla pani Alicji to nie było zbyt daleko. Od kilku dni tu szuka dla siebie pomocy i zdrowia. Od rana zaczyna się oczyszczanie. I ono już trwa przez cały dzień i ono przechodzi nie tylko przez skórę oczyszczanie i od środka. I to jest niesamowite, że w jednym budynku bardzo jest to wygodne. Siergiej ma 18 lat.
Od 4 lat cierpi na zanik mięśni. Przyjechał tu na 2 miesiące. Ten chłopczyk ma 3 latka. Jeszcze 2 tygodnie temu biegał. Teraz nawet nie chodzi, a lekarze nie wiedzą, co mu jest. Wszyscy wierzą, że tu znajdzie pomoc. My używamy 50 metod na raz, które wy tu widzicie, część w ogóle ukrytych. I te metody umożliwiają faktycznie uleczyć 80% wszystkich chorób. Pani Marianna jest po operacji usunięcia tarczycy. Od dawna źle się czuje. 15 lat leczę się u lekarzy na nogi. Proszę zobaczyć, jakie są opuchnięte. Już dzisiaj są ładne, ale były bardzo opuchnięte. Nawet jedna lekarka powiedziała, że tylko amputacja mi uratuje. Borowiny, masaże, sauna, zimna woda, oczyszczanie. Pacjentka już czuje się lepiej. Pobyt w Europejskiej Akademii Medycyny Naturalnej nie należy jednak do tanich. Dostęp do leczenia jest ograniczony. Teraz jednak można spróbować dostać się tu za darmo. Powstało też stowarzyszenie, które pomoże najbardziej potrzebującym. Teraz otwierają się możliwości i przez fundację, i przez faktycznie nasze akcje, żeby ludzie biedni też dostali to, co jest dla nich wcześniej niemożliwe było.